Witam wszystkich. W pierwszej kolejności bardzo chciałbym podziękować kibicom, że w tak licznej, przy takiej pogodzie, w tak licznej, można powiedzieć, zrobili się na tym stadionie. Mam nadzieję, że w każdym meczu te parę tysięcy osób będzie więcej, także będziemy powoli zapełniać ten stadion. Co do dzisiejszego spotkania, oczywiście spotkało się dwa zespoły, które myślę, preferują ofensywny styl gry i to było dzisiaj widoczne, bo zarówno jedna, jak i druga drużyna stworzyła sobie sporo sytuacji do tego, żeby zdobyć bramkę. I wydaje się, że wygrał zespół, który po prostu w moim odczuciu był skuteczny, a w dalszej kolejności bardzo zdeterminowany, bo nawet przy sytuacjach, gdzie Udzielek miał swoje oczywiście sytuacje, mimo wszystko zawodnicy, cały zespół bardzo, bardzo mocno próbował walczyć, nawet w sytuacjach beznadziejnych, walczyć o to, żeby chociaż jakiś press zrobić na zawodniku, który aktualnie jest w sytuacji dogodnej do zdobycia bramki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie trenerze. Czy macie państwo jakieś pytania? Michał Karbowiak, Gazeta Wyborcza. Panie trenerze, proszę powiedzieć, jak się pan czuł w tej roli bez trenera lewego za sobą, jakby w szatni, jakżeście sobie poukładali tą robotę? W trakcie tam mogły być jakieś wskazówki, nie było? Oczywiście zawsze tak jest, że gdzieś tam mecz tak naprawdę rozpoczyna się od pierwszego dnia po skończonym meczu, także to jest przygotowanie do kolejnego meczu i na tym to wszystko polega jakby. Samo spotkanie to jest kwintesencja już tego całego przygotowania, to co się zrobiło podczas takiej ciężkiej pracy treningowej, podczas analiz wszystkich rzeczy, gdzie i cały sztab na tym pracuje, także tutaj trener lewy oczywiście miał na tym całkowitą pieczę i tak naprawdę tylko nie było go na ławce. To jest zawsze problem, bo gdy brakuje szefa, to gdzieś tam ta organizacja troszeczkę może inaczej funkcjonuje, ale myślę, że jakoś żeśmy sobie poradzili, także najważniejsze, że osiągnęliśmy ten cel, który gdzieś tam wcześniej sobie założyliśmy. Drugie pytanie jest moje, czy pan widzi Tomasza Hołotę dłużej na skrzydle? No to jednak jest nietypowa pozycja, dzisiaj bramka głową, ale czy on się tam dobrze czuł, w sensie dribblingu, czy wyjście na pozycję? Powiem szczerze, że Tomek Hołota jest jeszcze młodym piłkarzem i bardzo uniwersalnym. Oczywiście przyporządkowanie go do środka pola, wiadomo, tam grał w większości przypadków, ale ja może zrobię jakieś tam nadużycie, ale w tym wieku pamiętam, że Mirosław Szymkowiak też grał na wielu pozycjach i to tylko później jakby spowodowało, że stał się lepszym piłkarzem. Po prostu ta uniwersalność teraz zawodników jest moim zdaniem i moim odczuciu ceny.